Dzień dobry, Agnieszka Baron, witam Państwa w pierwszym w tym tygodniu wydaniu wiadomości telewizji Imperium. Sienkiewicz na okrągło, czyli literacka rozgrywka i rozrywka dla odważnych, ośmiorniczka dla wcześniaka, warsztaty już jutro, wydziergać radość dla podopiecznych Gliwickiego hospicjum i majsterkować każdy może ruszył w warsztat miejski, poszukiwany lokal pod wyjątkową inicjatywę. Quo Vadis. To pytanie 3 września będzie można na pewno zadać uczestnikom gry miejskiej Sienkiewicz na okrągło, która w ramach Narodowego Czytania zostanie rozegrana w naszym mieście. Zaskakujące zadania, niespodziewane postacie i sam Henryk Sienkiewicz stanął na drodze śmiałków gotowych zmierzyć się w literackiej rozgrywce. Finał gry odbędzie się w Parku Chopina, gdzie razem z uczestnikami pikniku seniora rozpocznie się maraton czytania Quo Vadis, a swojego szczęścia będzie można spróbować kręcąc sienkiewiczowskim kołem fortuny. Dzieła noblisty znajdą się też wśród książek przygotowanych do akcji bookcrossingowej. W grze udział mogą wziąć drużyny liczące od 2 do 4 osób, co najmniej jedna z nich musi być pełnoletnia. Zgłoszenia do 30 sierpnia trzeba wysłać na adres widoczny na ekranie. Razem dla wcześniaków po raz kolejny w gliwickiej pracowni Olfy przy ulicy Zwycięstwa 13 odbędzie się akcja charytatywna Ośmiorniczki dla wcześniaków. Jutro o 17 rozpoczną się zajęcia, podczas których powstaną wspomniane maskotki. Umiejętność szydełkowania nie jest wymagana, mile widziany jest przede wszystkim zapał i odpowiedni sprzęt, szydełko numer 2,5 oraz motek włóczki bawełnianej 100% bawełny. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy. Gliwickie ośmiorniczki ze specjalnymi maskami przypominającymi pępowinę trafią do małych pacjentów w szpitalach w Knurowie, Gliwicach, Pyskowicach i Zabrzu. Pozostajemy w twórczym temacie. Do szydełka dołożymy druty, kolorowe włóczki zebrane podczas akcji Podaj Dalej i powstanie z tego piękne, kolorowe ubranie dla drzewa, które znajduje się przy Hospicjum Miłosierdzia Bożego. Podczas miesięcznej zbiórki udało się pozyskać prawie 1900 motków i kłębków we wszystkich kolorach tęczy. Teraz przyszedł czas na finał, a w zasadzie finały. Jutro odbędzie się pierwsze spotkanie, podczas którego będzie można dołożyć swój kawałek ubranka, robiąc go na szydełku albo drutach. Kto nie potrafi ani jednego, ani drugiego, niech się nie martwi. Organizatorzy odpowiednio przeszkolą chętnych. Początek wspólnego dziergania jutro o 18:30 w Galerii Melina przy ulicy Częstochowskiej 16. Kolejna szansa 31 sierpnia. Więcej na stronie wydarzenia. Potrenować do wtorkowego dziergania można było podczas sobotniego wydarzenia. Na terenie starej fabryki drutów, w tak zwanym balcerku, na razie gościnnie, odbyło się pierwsze spotkanie w ramach warsztatu miejskiego w Gliwicach. Poza szydełkowaniem z t-shirtów, robieniem dzianiny na palcach, można było posadzić rośliny w europaletach i zrobić lampkę ze szklanej butelki. Sobotnie spotkanie było testem dla pomysłodawców, czy gliwiczanie są zainteresowani takim projektem, czy i jak chcieliby majsterkować, jakie sprzęty są potrzebne, gdzie mógłby się mieścić taki ogólnodostępny warsztat. Pytań było dużo, ale przede wszystkim dużo było chęci, aby spotkać się kolejny raz. O tej inicjatywie powiemy więcej we wtorkowym programie Lato Imperium, a dziś w letnim paśmie spotka się z widzami Marian Jabłoński, który zabierze Państwa do Muzeum Energetyki. A na koniec wiadomości nasze ogłoszenie. Jeśli jesteś młody, ambitny, znasz się na Gliwicach, wiesz ile jest dzielnic, ilu radnych zasiada w Radzie Miasta, jesteś ciekawy świata, pełen pasji, zgłoś się do nas. Szukamy dziennikarki lub dziennikarza, którzy będą współtworzyć jedyną gliwicką telewizję. Do piątku czekamy na Twoje CV i list motywacyjny. Mile widziane także portfolio z Twoim dotychczasowym dorobkiem. Dołącz do nas, a będziesz mieć szansę na rozwinięcie swojego talentu i zainteresowań. Aplikacje można wysyłać na adres telewizja@tvimperium.pl. W poniedziałkowym wydaniu wiadomości telewizji Imperium przypominam, że można nas oglądać w sieciach światłowodowych firmy Imperium Telekom. Wyniki naszej pracy można też śledzić za pośrednictwem strony tvimperium.pl, zakładka na żywo. Polecam Państwa uwadze nasze profile w mediach społecznościowych. Za chwilę jeszcze pogoda na wtorek. Dziękuję za dziś i zapraszam na jutrzejsze spotkanie o tej samej porze. Do zobaczenia.